Witam cię serdecznie, tu mechanik na czarnym lądzie. Dziś ósma część projektu Farma. A będziemy dzisiaj mówić o pierwszych zbiorach. Widzimy tutaj Marię, żonę Lafmora i pierwsze zbiory z naszej farmy, z naszej uprawy warzyw i pierwsze są pomidory, których jest posadzone bardzo dużo krzaczków i te pomidory są już dojrzałe i gotowe do tego, żeby zrobić na przykład kanapki albo pomidora ze śmietaną można by było u nas zrobić. Jak widzimy, farma rozwija się, rośliny rosną bardzo dobrze. To wszystko jest zadbane, zaopiekowane przez Marię i Lafmora. Szkodniki, które widzieliśmy w poprzednich odcinkach, zostały już usunięte i można śmiało uprawiać warzywa dalej. Można zbierać już pierwsze plony. A tutaj widzimy starszą część farmy Lafmora, na której, nie wiem czy się domyślacie co to może być, ale to są orzeszki ziemne. Dzięki temu filmowi zobaczyłem też, że faktycznie orzeszki ziemne rosną w ziemi. Może tylko ja o tym nie wiedziałem, ale dzięki temu i wy będziecie mogli zobaczyć, że faktycznie tak to wygląda. I tutaj Lafmor zaraz nam pokaże. Jak to wygląda? Orzeszki ziemne, z których można zrobić masło orzechowe, które lubią dzieci, rośli. I tego ma całe mnóstwo tych orzeszków ziemnych. W planie jest, że tą część z orzeszkami Lafmor oczyści i posadzi tutaj fasole. Tam jest kukurydza. A to i wiele więcej zobaczycie w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia. Hej!